z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, a tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Widzę jakiś sztandar bojowy. Możecie oglądać się do tyłu. Przyszedł jeden mężczyzna, czy przyszło kilku przed chwilą, jeden ze sztandarem. To znaczy, że dzisiaj chyba będziemy wezwani do jakiejś walki. Sztandar mamy, więc do boju. Tak zastanawiałem się nad tym słowem, nad tą Ewangelią i nad pierwszym czytaniem, to Pan Bóg daje nam takie naprawdę męskie słowo o mężczyznach, tak? I wcale nie jest to proste słowo. Jezus gromi dzisiaj faryzeuszów, to byli faceci z krwi i kości, i gromi ich obłudę. Gromi ich obłudę. Mówi: jesteście jak groby pobielane. Groby. Pójdźmy dzisiaj na cmentarz, zobaczymy na zewnątrz piękne pomniki, piękne figury, piękne napisy. Na zewnątrz grób wygląda bardzo pięknie, estetycznie. Zbliżają się takie dni, kiedy czyścimy pomniki, groby, stawiamy kwiaty. To jest tylko takie piękne, prawda? A co jest 2 metry niżej? Śmierć, kości. Tam jest śmierć. Jezus mówi: dbacie o to, co jest na zewnątrz, a w sercu jest zgnilizna, w sercu jest śmierć. Obłuda jest najcięższym grzechem. Najcięższym w tym sensie, że jak człowiek żyje w obłudzie, to bardzo często nie widzi tego, że żyje w obłudzie. Obłuda to jest taka choroba duszy, że może człowieka zaprowadzić na potępienie. Żeby tutaj nie mówić tak jakoś górnolotnie, to chcę wam powiedzieć o moim doświadczeniu. To było na rekolekcjach ignacjańskich 3 lata temu. W którymś dniu rekolekcji w ciszy Pan Jezus na modlitwie spytał się mnie: Marcin, czy chcesz, żebym ci pokazał, jak ja ciebie widzę, jak ja widzę twoje życie? No ja powiedziałem: Panie Jezu, pokaż. I Pan Jezus mi zaczął pokazywać. I powiem wam, że ja to doświadczenie tej modlitwy zapamiętam do końca życia, bo to było naprawdę kruszenie serca. To były 3 modlitwy po prawie 1,5 godziny do 2, kiedy leżałem krzyżem i większość czasu to płakałem. I słyszałem we wnętrzu serca głos Jezusa, który mówił: ty myślisz, że jesteś taki, a ja widzę cię tak. I wiecie, co było w tym niesamowitego, że Pan Jezus mówił mi prawdę, o którą intelektualnie gdzieś wiedziałem. Nie wiem, jakoś tam znam swoje grzechy, swoje słabości, swoje jakieś tam
ograniczenia, ale to było tak dotykające serca, tak kruszące serce, że po prostu tylko leżałem i płakałem. Ale co było niezwykłego, to ja w tym głosie Pana Jezusa, który był taki mocny, słuchajcie, taki męski, mocny, kruszący właśnie tą moją jakąś obłudę, ja słyszałem miłość. Jak tak leżałem krzyżem i się modliłem i Pan Jezus mi mówił, ja go słyszałem, On mi pokazywał różne przestrzenie życia i co jakiś czas Pan Jezus się pytał, czy chcesz więcej? Czy jeszcze Ci powiedzieć więcej? Ja mówiłem, tak, Panie Jezu, mów. I następnego dnia kolejna taka modlitwa. I trzeciego dnia jeszcze kolejna modlitwa. Tak? I to było dla mnie takie niesamowite doświadczenie. Myślę, że rozumiecie tego, co chodzi. To nie jest tylko głowa, że ja wiem, tylko to było doświadczenie serca. Że Pan Jezus jakby wydobył to, co jest w głębi serca. No i to strasznie bolało, tak? I to moje doświadczenie przypomniało mi się z tym biada, tak? To biada to nie jest po to, żeby zniszczyć. Jezus kochał tych faryzeuszów. To jest po to, żeby wstrząsnąć. Przejrzyj na oczy. Mężczyzno, przejrzyj na oczy. Zobacz, co się dzieje w Twoim życiu. Wejdź w głąb swojego serca. My, mężczyźni, z tym mamy problem. Naprawdę. Żyjemy na poziomie głowy, na poziomie rąk. Dużo robimy, dużo biegamy, jesteśmy specjalistami od wszystkiego. Pycha się nam wylewa z umysłu. Na wszystko znamy odpowiedzi, ale często ta pycha to jest po to, żeby nie wejść w głąb własnego serca. Nie zobaczyć właśnie tego, co jest tak naprawdę w głębi serca. Dlatego Jezus mówi te mocne słowa, tak, żeby skruszyć. Może dzisiaj właśnie Pan Jezus do Ciebie powie coś, że Cię skruszy, że zaboli. Może usłyszysz jakąś bolesną prawdę, która Cię dotknie. I może to dzisiejsze spotkanie, ta msza święta, spotkanie będzie przełomowym spotkaniem w Twoim życiu. Że podejmiesz strategiczną decyzję. Tak? Dość udawania, dość obłudy, dość bycia pozerem. Tak? My, mężczyźni, po Adamie dziedziczymy taki mechanizm ucieczki. Adam schował się w krzaki. Każdy z nas ma jakieś krzaki. Każdy z nas, mężczyzn, ucieka w jakiś świat, żeby nie wejść w ból, nie wejść w doświadczenie grzechu, bo my się boimy porażki, boimy się słabości. Boimy się, że jak się objawi jakaś słabość, kruchość, to ktoś nas odrzuci, zostawi. Tak jak byliśmy może odrzuceni, zostawieni przez ojca, przez mamę. Dlatego wielu mężczyzn ma zabetonowane serca. Na przykład budują piękne domy, kupują samochody, zarabiają pieniądze. Na zewnątrz wydaje się, że jest wszystko super, a wewnątrz jest po prostu śmierć i pustka, i samotność, i lęk. Więc Jezus dzisiaj chce powiedzieć do mojego, Twojego męskiego serca. Biada Ci. Jeśli się nie nawrócisz, no to zginiesz. Biada Ci. I święty Paweł podpowiada, w którą stronę iść. Biada Ci, człowieku, biada Ci, mężczyzno, jeśli żyjesz według ciała, czyli żyjesz według własnej natury. Ograniczonej, słabej, kruchej, śmiertelnej. Jeśli ufasz sobie, jesteś skoncentrowany na sobie, to biada ci, bo łatwo wejdziesz w grzechy. Nierządu, nieczystości, czyli pornografia, inne uzależnienia, zdrady, bałwochwalstwo, czary, czyli coś się stanie Twoim bożkiem, nienawiść, spory, zawiść, życie w gniewie, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Czy my się, mężczyźni, w tym nie odnajdujemy? Czy nie są to zagrożenia naszego życia?
grzechy naszego życia, jeśli żyjemy w oparciu o ciało, tak? To owocem naszego życia będzie to, będziemy siać po prostu wokół śmierci. Będziemy niszczyć innych. A owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, upanowanie. Drodzy panowie, kto z was chciałby być kochający, pełen radości, pełen pokoju, cierpliwy, uprzejmy wobec żony, dzieci, dobry, wierny, łagodny, opanowany? Jest ktoś taki, co by chciał być? To jest owoc Ducha Świętego. I co jest tutaj kluczem, słuchajcie? To jest bardzo, bardzo ważne, co teraz powiem. To są uczynki związane z tym, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, czyli za nas umarł, zbawił nas, odkupił i dał nam nową naturę i wylał Ducha Świętego. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy ludźmi pełnymi Ducha Świętego. I teraz, jeśli Duch Boży jest w nas i żyjemy według logiki Boga, to owocem Ducha Świętego, który jest w nas, stylu życia będzie charakter Boży. Czyli my, mężczyźni, będziemy dzięki mocy Ducha Świętego stawać się ludźmi kochającymi, dobrymi, wiernymi, łagodnymi. Czyli to nie jest nasz własny wysiłek. Tylko najpierw trzeba doświadczyć, że jestem nowym stworzeniem, że Duch Święty mieszka we mnie. Tak? Mając życie od Ducha, do Ducha się stosujmy. Duch Święty żyje w nas. Jak doświadczę mocy Ducha Świętego, to na zewnątrz to będzie widać w moim zachowaniu, w moim charakterze, w moim postępowaniu. Tak? I to jest klucz. To jest klucz. Jak chcecie więcej poczytać o owocach Ducha Świętego, jest taka świetna książka wydana przez mężczyzn świętego Józefa. Ku pełniejszemu życiu w Duchu Świętym. I autor pisze tak, w jaki sposób owoc ten powstaje w naszym życiu. Drzewo owocowe potrzebuje wody, słońca, nawozu, dobrej ziemi. My, mężczyźni, potrzebujemy codziennie wody Ducha Świętego, codziennie słońca Bożej miłości, codziennie nawozu modlitwy i codziennie dobrej ziemi Słowa Bożego i sakramentów. Codziennie. Codziennie mamy żyć w Duchu Świętym. Wtedy będziemy ludźmi, którzy wokół siebie będą rozsiewać owoce Ducha Świętego. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, święty Paweł, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Słuchajcie, tam jest użyty, jeszcze jedna myśl, tam jest użyty czas przeszły dokonany, czyli to się już wydarzyło. Przez chrzest należysz do Jezusa Chrystusa i w czasie chrztu umarła twoja grzeszna natura. Twoje ciało zostało ukrzyżowane z wszystkimi namiętnościami i pożądaniami. Trzeba w to najpierw uwierzyć, że tak jest. I zacząć z Duchem Świętym codziennie współpracować. I to jest klucz. Co dzisiaj Bóg do ciebie mówi, do twojego serca przez to słowo? Co Bóg dzisiaj do ciebie mówi? Do czego cię wzywa dzisiaj Duch? Co możesz uczynić dzisiaj, żeby w twoim życiu były właśnie te owoce? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Drogie Panie, teraz na koniec tylko do was, chciałybyście mieć wokół siebie takich mężczyzn, pełnych owoców Ducha Świętego? Amen.